Zaletą smartfonów, także tych z Androidem, jest możliwość blokowania niechcianych kontaktów. Co zrobić, aby raz na zawsze pozbyć się niechcianego telefonicznego natręta? Firma HTC w odpowiedzi na oczekiwania użytkowników wprowadziła w nowym interfejsie SENS mechanizm blokowania niechcianych połączeń, który został zintegrowany z książką kontaktową. Aby zablokować niechciany kontakt w Desire Z lub Desire HD, trzeba wejść do menu i wybrać program Zablokowane kontakty. Następnie należy kliknąć Dodaj rozmówcę i wybrać niechciany kontakt z listy lub własnoręcznie wpisać numer telefonu na Trenta. Kiedy dodamy kontakt, przy próbie połączenia na chwilę pojawi się okno odbierania, po czym program automatycznie odrzuci rozmówcę. Aplikacja wyświetla także listę prób kontaktu ze strony zablokowanych osób. Posiadacze Androidów innych niż HTC nie są wcale poszkodowani. Z marketu można pobrać najróżniejsze aplikacje służące do blokowania trendów i spamu reklamowego. Oto kilka ciekawszych. Pierwszą jest Easy Filter. Oferuje on identyczne funkcje jak wspomniany program HTC. Do listy blokowanych można dodawać kontakty i własnoręcznie wpisane numery. Blokowane są także SMS-y od danej osoby, a w każdej chwili można przejrzeć historię. Inna świetna aplikacja to Mister Number Call Block. W porównaniu z wymienionymi wcześniej oferuje ona także możliwość blokowania numerów po prefiksach lub wszystkich połączeń spoza listy kontaktów. Ostatnią pozycją na naszej liście darmowych i dobrych blokerów połączeń jest Call Blocker X. Poza standardowymi czynnościami jak blokowanie połączeń i SMS-ów, pozwala on na blokowanie grup kontaktów oraz automatyczne odpowiadanie na wiadomości tekstowe od konkretnego nadawcy.